Kamera ruszyła. Witam Was serdecznie. Cóż tu dzisiaj Jarek przygotował? Myślę, że tych kolorów już Wam nie muszę przedstawiać, czyli firma Blitzwolf. Kolejne opakowanie z Chin. Muszę przyznać, że Blitzwolf naprawdę idzie jak burza. Kiedyś tych produktów nowych takich, które wypuszczał, to było kilka sztuk na miesiąc, to było huk. A teraz po prostu sypią tymi produktami niesamowicie. I tak jak Xiaomi, na razie naprawdę nie spotkałem żadnej lipy. BW LT32 LED TV LED Strip, czyli diody do podświetlenia telewizora. Jest to pasek dwumetrowy. Mamy małą instrukcję. Mamy tutaj nasze LEDy, czyli pasek dwumetrowy. Już tutaj sobie spojrzymy tylko, jak te diody wyglądają, bo to mnie ciekawi. O, po pierwsze pasek silikonowy i tutaj mamy diody ARGB. Ostrość złapana, ARGB. Pasek silikonowy oczywiście daje to, że jest to praktycznie wodoszczelne. Mamy tutaj jeszcze kilka tych złączek. Raz, dwa. No więc będzie łatwo ustawić to na narożnikach. Zobaczcie. Jeden i drugi łącznik. No bo w tych paskach tak normalnie, kiedy przyklejamy po obwodzie, no to jest zagadka zawsze, co zrobić na tym narożniku, nie? Dobra, co tu jest jeszcze? Ja jeszcze Wam powiem, że jakiś czas temu pokazywałem taki zestaw, który miałem do tej pory przymocowany za monitorem do pracy i tam był tryb przechwytywania. Tamten, to był taki grabber, który przechwytywał w Windowsie po obwodzie kolory. Tutaj będzie to zrobione troszeczkę inaczej. Jest to dużo prostsze w użytkowaniu. Mamy tutaj włącznik, wyłącznik. A tutaj będziemy się wpinać do diod. Tutaj mamy USB do zasilania. I mamy jeszcze coś takiego, słuchajcie. Taki malutki czujnik koloru. I to jestem ciekaw bardzo, jak to będzie działało. Tutaj się wpinamy tym czujnikiem. Zaraz zobaczymy. I jest jeszcze dodatkowy pilot. Więc na bogato, że tak powiem, jeśli chodzi o obsługę tego. Bo możemy tym włączać czy wyłączać. Tutaj pewnie jeszcze jest jakieś sterowanie oświetleniem. No i dodatkowo jeszcze pilot. Wyciągamy tą folijkę. Bateria już tutaj styki pewnie zwarła. I co? Zobaczymy, czy uda się tutaj nam zasilić na przykład z laptopa. A jak nie, to zaraz... Nie, powinno się udać. A jak nie, to zaraz sobie weźmiemy z jakiegoś innego urządzenia. No i zobaczymy, jak to będzie działać, nie? Tutaj już jakaś diodka się pojawiła. I jeszcze same diody. Ten pasek. OK, włączamy się tutaj do tego gniazda. Dobra. I diody, jak widać, tutaj poświetlone są. A w tej kamerze to tak wygląda. No jest takie zielonkawo, lekko żółte. Bardziej może zielone. Czyli tutaj mamy tryb przyciemniania chyba. Tutaj mamy... Chyba różne tryby tutaj będą. Dobra, no i teraz... O, i to jest chyba tutaj już tryb taki... Tak. Dobra. Ja to po prostu zabieram do domu. Podłączę do dużego monitora. No i zobaczymy, co i jak, nie? Więc pakujemy się, nie? Idziemy do domu.
zamontowane. Już świeci. Co tu mamy? Kto ma pilota, ten ma władzę, nie? To jeszcze wyłączę to światło tutaj. Włączamy. Pojawiło się nam jakieś tam zielono coś tam. No i teraz możemy się bawić oczywiście w tryb ten najciekawszy, czyli grabowania. W tym miejscu mam, słuchajcie, czujnik. I żeby wam pokazać, zobaczcie. O tyle on fajnie działa, że kiedy jest czarne, to również wyłącza. A kiedy ma później już ten kolor właściwy, taki jasno-żółty, to też również działa. No i teraz sobie zobaczmy, tutaj tylko wyciszę dźwięk. Mamy jakiś tam film YouTube'owy. I to, słuchajcie, działa. Oczywiście chciałoby się mieć Ambilight ten dookólny, czyli żeby to próbkowanie było dookoła, ale myślę, że jako taka alternatywa dużo tańsza, to to, co tutaj widzicie, ma sens, ma sens. Dobra, włączmy sobie teraz jeszcze jakieś tryby, nie wiem, tryb tam, to jest jakieś tam miganie. Sorry, już tutaj patrzę, tryby plus, tryby minus. Tu jest jakieś tam miganie, tu jest znowu tam coś tam, jakieś tam dziwne rzeczy. No ale oczywiście można też włączyć tryb taki normalnego światła. Tu jest żółty, jest jakiś niebieski, a to jest jakiś tam fioletowy, czerwony, zielony i niebieski. Ale dla mnie najsensowniejszy jest ten tryb właśnie przechwytywania ekranu i tak też to zostawię. Także tyle na dzisiaj. Kolejne oświetlenie włączone. Dziękuję serdecznie. Link tradycyjnie w opisie. Na razie, hej.